Fortyfikacje Kłodzka. Historia, ochrona, zagospodarowanie. To cykl spotkań dla mieszkańców miasta oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem. W Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyło się drugie takie spotkanie, tym razem poruszające temat twierdzy kłodzkiej. Praktycznie od roku 2000 w temacie fortyfikacji Kłodzka, kiedy to właśnie w roku 2000 była wielka konferencja poświęcona ochronie i zagospodarowaniu naszych fortyfikacji, praktycznie nie działo się nic, co miało na celu pogłębienie wiedzy o historii, o metodach ochrony, czy też formach zagospodarowania, gdyż przez te już 15 lat od roku 2000 wiele w tej dziedzinie się zmieniło. I właśnie mamy na celu zaktualizowanie tych informacji, co nawiązuje tytuł cyklu, czyli Fortyfikacje Kłodzka, historia, ochrona i zagospodarowanie. Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzko powstał na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 roku. Proces tworzenia parku ciągle trwa. O jego genezie, celach i planach ochrony fortyfikacji Kłodzka można było dowiedzieć się podczas prezentacji połączonej z dyskusją, którą poprowadził Mirosław Wysoczański, twórca i komendant Akademii Przygody, stowarzyszenia z siedzibą w Twierdzy Kłodzkiej, społeczny propagator idei ochrony zabytków, od lat zajmujący się rewitalizacją lunety żuraw na Twierdzy Kłodzkiej. Pomysłów jest mnóstwo, tylko tu bardziej chodzi teraz o formę, jak to zrobić. Znaczy, żeby zrealizować pomysł, trzeba mieć jeszcze narzędzia do tego i trzeba mieć tą metodę. I tutaj właśnie dzisiaj spotykamy się po to, żeby rozmawiać o tym, żeby zacząć z ludźmi na miejscu, rozmawiać o tym, co do nas należy i że powinniśmy to chronić. To jest ta idea tego. Chodzi o świadomość, to jak pan reżyser Robert Stant jakiś taki piękny film zrobił, jak to mieszkańcy miasta wywalają śmieci do okna obok. To jest piękny przykład. Nie? Jeżeli my będziemy tak robić, to trudno, żeby ktośkolwiek z zewnątrz nam pomagał. My musimy najpierw pokazać, że my sami doceniamy ten obiekt, my sami wiemy, jaka jest wartość tego obiektu. I dopiero później szukać pieniędzy zewnętrznych, żeby ktoś tam jeszcze nam pomógł. Od nas trzeba zacząć, a więc to jest podstawa, świadomość na miejscu. Temat ochrony i zagospodarowania tych fortyfikacji jest szczególnie ważny w moim zdaniem w cieniu wydarzeń, które miały ostatnimi czasy na Owczej Górze, gdyż tam przez niedziałający jeszcze plan ochrony naszych fortyfikacji doszło do niszczenia zabytku wręcz. Aczkolwiek inwestor, który działał na tamtym terenie, potrafił przez media sprytnie zmanipulować nasze społeczeństwo do dyskusji. Dyskusja jest jak najbardziej potrzebna, a my będziemy starali się w sposób troszeczkę, mam nadzieję, naukowy, obiektywny, przedstawić argumenty, jak tak naprawdę ta ochrona i zagospodarowanie powinny wyglądać. Bardzo ważnym elementem, który poruszano podczas spotkania, było rozpoczęcie prac konserwatorskich i restauracyjnych na dużą skalę, a także usunięcie zagrożeń i niepożądanej zieleni na Twierdzy Kłodzkiej. W ramach cyklu Fortyfikacje Kłodzka, historia, ochrona i zagospodarowanie będą już niebawem organizowane kolejne spotkania.